tvpodkarpacie.pl. Handel na zielonym rynku w Sanoku umarł, posada umiera. Mówią kupcy, którzy prowadzili swoją działalność właśnie na zielonym rynku w Sanoku. Wszyscy oni z dniem 31 maja zakończyli handel w tym miejscu. Miasto szuka rozwiązań, jak ożywić obiekt, bo nie ma co ukrywać, ale na razie zielony rynek na siebie nie zarabia. Do dnia złożenia wypowiedzeń przez kupców wydzierżawionych było 30 boksów z 79, jakie istnieją, plus 10 stołów handlowych. Podczas majowej sesji Rady Miasta szeroko omawiano ten temat. Zapraszamy do wysłuchania fragmentów dyskusji. Zielony rynek umarł. To już nie, że istnieje, tylko że umarł. Wszyscy wypowiedzenia złożyli, wszyscy. Prócz dwóch kobiet starszych w podeszłym wieku, których w obecnej chwili byśmy to składali, to ich nie było. Wszyscy wypowiedzenia złożyli. Nie ma nic. Tragedia. Zielony rynek. To nie jest żaden zielony rynek, żeby powiedzieć, to jest partyzantka. Bo na przykład co można powiedzieć? Kwiaty, co w ogóle, co teraz istnieje, to jest wszystko uboczne za zielonym rynkiem. Za zielonym rynkiem kwitnie handel. Na przystanku, na chodnikach, na wszystkim. Rynek rozerwali, rozerwało miasto. Nie wiem, kto stoi, bo to wszyscy tak mówią na rynku, że ktoś stoi za plecami tego, że jest rynek pod Kefrurem. Teraz idą pogłoski, że idzie znowu trzeci rynek. Znowu na Dąbrówce, tam gdzie zielenia, giełda zieleniarska była, że gość oddaje, otwiera rynek, za złotówkę symboliczny plac daje. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz, że znowu otworzyli bazar w sobotę przed Kefrurem. Znowu jest w sobotę i zielony rynek padł, umarł. Miał być piękny, kwitnący, sprzedali te OBP, aby ten plac kawał zostało prawdopodobnie z tego, co było mi wiadomo, 12 arów, tam gdzie meble stoją po słupa, że miał być rynek, miał być asfalt, miał być wszystko pięknie, do kupy kwitnący. Umarło wszystko, posada umiera. Nikt się nie interesuje tym. Nie wiem, co będzie. Nie otworzy w ogóle, budę w ogóle nie otworzy w zimie. Wszystko jest, wszystko w środku jest tragedia. Tragedia, wszystkie towary jest zasypane. Pod te daszki wieje, gdyż pada, to odbija się od tego daszku, bije tam znów na ten towar. No i jest, ja nie wiem, co możemy tu robić. Kupiliśmy takie zasłony, siatki, żeby to było. Nie pomaga nic. Nikt do nas nie przychodzi. Za budę się płaci 250 zł się płaciło, teraz płacimy 150, tam jest tragedia. Jest można przy szkole, nawet przy szkole podstawowej, która jest tam, jak się do składu połowy jedzie, jest parking. Można na środę tam kupców postawić, można. Tam jest 12 arów, ale tamten gość znowu nie broni, można bazar dalej trzymać. U nas jest te kupcy, co są nasi, z naszego tutaj, z Sanoka, jest tyle miejsca, że jeszcze by zostało. A rynek upada i nie wiem, co będzie. No nie wiem, tragedia jest. Sytuacja, w której rzeczywiście te wypowiedzenia zostały złożone, tak podejrzewamy, że zostały złożone z prostej przyczyny. Do ostatnich przetargów myśmy mocno obniżyli cenę wywoławczą za boksy na zielonym rynku. I podejrzewamy, że po prostu wypowiedzenie umów ma na celu to, że kupcy chcą po prostu wystartować w przetargu i za niższą cenę te boksy nabyć. Niebawem będą przetargi na te boksy, które Państwo zrezygnowali. Myślę, że czas pokaże i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Aczkolwiek mówię, że w tym nie ma nic złego, bo każdy ma prawo do dysponowania swoim majątkiem. Targowisko przy Kefrurze nie wzięło się znikąd. To się wzięło przede wszystkim z konfliktu. Konfliktu między kupcami, o czym Pan dobrze wie, bo przecież Państwo przychodzili, sam Pan mówił, że nie chcecie Państwo, żeby ci ludzie handlowali, żeby byli przenoszeni tam na posadzie, tylko żeby najlepiej im zabronić handlu na terenie miasta. Takie nawet głosy padały. Efekt był taki, że ci ludzie dogadali się z prywatnym dzierżawcą terenu i przenieśli się tam, przenosząc całkowicie zainteresowanie handlem do innej dzielnicy miasta i spowodowało to tak naprawdę stworzenie nowego targowiska. Czy miasto może zabronić? Miasto nie może zabronić handlu. Miasto może tylko pobierać opłaty. Jak Państwo wiedzą, handel poza targowiskami mamy trzykrotnie wyższą stawkę niż stawka normalna za handel.
I te opłaty są rzeczywiście pobierane, natomiast jeżeli jest to targowisko zorganizowane, no siłą rzeczy, a jest to zorganizowane przy Carrefourze i świetnie działające, trzeba przyznać, no jest tam normalna stawka pobierana opłaty targowe. Po zakończeniu inwestycji, tej, która się jest z różnych przyczyn, jest odkładana z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, mówię o Brico Marché, wreszcie ten handel tam powróci, ponieważ Brico Marché będzie sąsiadowało z Zielonym Rynkiem, będzie od tej strony duży plac parkingowy, który podejrzewam, że poprzez analogię do Carrefouru będzie również wykorzystywany, bo to będzie korzyść dla samego Brico Marché, będzie wykorzystywane również na targowisko tymczasowe, ale też wszyscy klienci sklepu na pewno przyjeżdżając do tego sklepu będą również korzystać z Zielonego Rynku, więc myślę, że ta tendencja zła, która jest dzisiaj, zostanie odwrócona. Co do warunków, w jakich kupcy sprzedają, proszę Państwa, to jest ciągle targowisko, a targowisko to jest pod gołym niebem. To, że ono jest dzisiaj zadaszone, to tak naprawdę to zadaszenie ma dawać możliwość schronienia przed słońcem czy przed deszczem dla klientów. Natomiast warunki dalej są targowiskowe. Proszę Państwa, to nie jest centrum handlowe, tylko ciągle jest to targowisko i cały czas o tym nikt nie mówił, że będą tam warunki zbliżone do centrów handlowych, a jedynie będą ucywilizowane warunki targowiskowe i takie targowisko też zostało stworzone. Oprócz tego, że obniżyliśmy czynsze, myślimy też o możliwości doraźnego najmu i tutaj z Wydziałem Gospodarki Komunalnej szukamy drogi prawnej, żeby można było taki najem boksów doraźny, czyli na przykład na jeden dzień w tygodniu, żeby można było prowadzić i powiedzmy, żeby ten handel pobudzać i ożywiać w tym miejscu, zwłaszcza w okresie kiedy płody rolne można sprzedawać, tak to nazwę, kiedy warzyw i owoców jest dużo i wtedy można będzie wynająć na krótką sprzedaż, a niekoniecznie na najem, ale to spowoduje też przyciągnięcie klientów i mam nadzieję, że dalsze ożywienie. Zmieniają się upodobania klientów. I to wyraźnie widać nie tylko w Sanoku, ale widać to wszędzie, że targowiska będą musiały znaleźć dla siebie troszeczkę inną niszę. Być może jest tak, ja nie chcę mówić, że jest tak na pewno, ale być może jest tak, że ten asortyment, który Państwo sprzedają, on jest w pewnym sensie trudny, coraz trudniej znaleźć nabywcę na niego, no bo proszę Państwa, po sąsiedzku, też na granicy Błonia i Posady powstało chińskie centrum. Drugie w Sanoku, czy trzecie nawet chyba już. Drugie na pewno, bo jedno jest na Dąbrówce, drugie powstało na Lwowskiej. No to jest praktycznie ten sam asortyment, którym Państwo handlują. I z tego co widzę, to w tym chińskim centrum jest bardzo duży ruch. Bardzo duży ruch i to wydrenowało też klientów. Może po prostu tutaj trzeba szukać swojej niszy, w której będzie można prowadzić biznes i ja wiem, że z punktu widzenia Pana jako kupca jest trudno o takie spojrzenie z perspektywy na ten handel, no ale gdzieś te zmiany systemowe zachodzą obok nas i niestety tutaj nastąpił splot pewnych czynników. Niekorzystny splot czynników, który spowodował to, że rzeczywiście ten handel stał się mniej opłacalny. Myśmy obniżenie stawek dopiero się dowiedzieli teraz od kierownika, gdy wychodzimy na tą sesję, co myśmy wybrali, nie z Zielonego Rynku, że i pani wiele spadnie idzie. Nie, to myśmy się dopiero przeniósł, pokazał dopiero, a myśmy złożyli tydzień temu wypowiedzenia i już.
Tydzień. Dwa tygodnie temu pismo było do was pisane. Panie, no panie naczelniku, że teraz niech pan zejdzie, nie robi. Jest tydzień czasu, proszę sobie zadzwonić. Złożyliśmy tydzień czasu temu. Ja są pismo złożone. Wypowiedzenia na wszystkie te. A dziś nam pokazali, dopiero kierownik bazaru, że jest obniżenie czynszu znowu. Jest jedna rzecz. Jak Gliko znowu postawi, to zielony rynek jeszcze bardziej upadnie. No panie burmistrzu, czy teraz pan mieszka w mieście, czy pan przewodniczący, czy ja, czy po marchewkę poleci ktoś z miasta, z rynku, na posadę po dwie marchewki, jak kupi w każdym bądź sklepie. Prawda. No panie, no to teraz by się gadał o zielonym rynku. Ja nie podzielam pańskiego zdania, że Brico-Marché spowoduje upadek targowiska. Absolutnie uważam, że jeżeli klienci przyjadą do Brico-Marché, to również skorzystają z pobliskiego zielonego rynku. Akurat Brico-Marché w żaden sposób nie będzie się nakładać z asortymentem, który mają państwo, także nie będzie konkurować. A będziecie uzupełniać się wzajemnie. Ktoś, kto przyjedzie do Brico, będzie na pewno korzystał z tego targowiska, czego oczywiście wam życzę, żeby tak było. Na połowę lipca planowany jest kolejny przetarg na dzierżawę kiosków handlowych na zielonym rynku. Cena wywoławcza w przetargu ma być niższa od pierwotnej o 75%. Czy to zachęci kupców do handlu na zielonym rynku? Na to pytanie nie sposób dziś odpowiedzieć. TV Podkarpacie.pl